Dzień dobry, Jakub Zadrożny, Biznes Nieoczywisty. Dzisiaj naszym gościem jest dr Robert Sroka z Abris Capital Partners, a będziemy mówić o ESG. Co to jest ESG? ESG to mm, skrót od angielskich słów e-environment, S, social IG Corporate Governance, ale Corporate Governance szeroko rozumiany, i to dotyczy również tych kwestii związanych z wewnętrznymi procedurami, procesami w, w organizacji. Jest to pojęcie, które zostało wypracowane i dopracowane jako koncepcja na poziomie działalności inwestycyjnej. Chodzi o, to, że spółki, chodzi o to, że inwestorzy widząc, że te czynniki niefinansowe, ja lubię to nazywać jeszcze niefinansowe, czyli środowiskowe związane z ładem korporacyjnym, związane z obszarzem HR, BHP i zaangażowania społecznego mają coraz większy wpływ na, na wartość, na wartość Spółek, w związku z tym, zaczęli uwzględniać ryzyka związane z, tym, z tymi czynnikami oraz szukać przewag, przewag inwestycyjnych związanych z tymi, z tymi obszarami w swoich procesach inwestycyjnych. I tutaj jest ważne podkreślenie, że jest to bardzo szeroki koncept, natomiast z punktu widzenia inwestorskiego, chodzi o to, żeby uwzględniać te czynniki na etapie inwestycyjnym, to znaczy dobierania. Walorów czy, czy, czy akcji, obligacji spółek w przypadku Prawid Equity do portfela inwestycyjnego i sprawdzać w związku z ryzykami ESG, ale również w trakcie posiadania właśnie produktów inwestycyjnych w swoim portfelu, czy w przypadku Prawid Equity w, w portfelu inwestycyjnym. Uwzględniać również te czynniki w, w zarządzaniu tym portfelem, i, i, i identyfikować ryzyka, które się pojawiają, i reagować na te ryzyka tak szybko i w sposób odpowiedni, e, tak aby, aby te ryzyka nie wpłynęły negatywnie na, na wartość portfela inwestycyjnego. Powiedziałeś teraz, czym jest ESG, ale chyba wobec wydarzeń, które się ostatnio dzieją za naszą wschodnią granicą, e, chyba nie możemy przejść obojętnie. Te ryzyka, te czynniki, które także wpływają też na finansowanie, no chyba ten 24 lutego troszeczkę zmienił sytuację. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? 24 lutego jest taką datą przełomową, otwierającą moim zdaniem nowy okres w historii nie tylko Europy, ale, ale i świata. I, I ten konflikt, który dzieje się na Ukrainie, to jest, to jest wojna, która jest tak naprawdę konfliktem globalnym, który toczy się na terenie Ukrainy. I, ono, i, I ten konflikt nie dotyczy tylko sfery militarnej, społecznej, politycznej, ale również dotyczy sfery gospodarczej i to bardzo mocno sfery gospodarczej. I myślę, że nie można tego nie dostrzegać, chociaż są na rynku tacy, którzy starają się nie widzieć wpływu tej wojny na, na biznes. Natomiast to jest duży błąd. Ponieważ ten konflikt będzie miał już ma i będzie miał olbrzymi wpływ na, na obszar obszar gospodarczy. Czyli nie tylko jest to y, nowa rzeczywistość geopolityczna, ale także też i biznesowa. Zdecydowanie tak, i myślę, że można podawać tutaj y, kilka, kilka istotnych czynników, które wpływają na biznes. Po pierwsze, taki czynnik z, typowo. Y, Myślę etyczny, to taka decyzja, czy wycofać swoje, swoje inwestycje, swoją działalność operacyjną z Rosji, czy, czy nie wycofać. Jak zachować się w tej sytuacji? To jest z jednej strony nie jakiś jakichś marek, to są działania konkretnych osób, konkretnych zarządów i rad nadzorczych. To jest pierwsza, pierwsza myślę, pierwszy przejaw tego, tego konfliktu. Drugi, Również dotyczące tego, tego obszaru to są bojkoty konsumenckie, z którymi trzeba, trzeba się zmierzyć w tym zakresie i tak naprawdę odpowiedzieć, odpowiedzieć sobie, jakie postępowanie jest odpowiednie dla, dla poszczególnych firm w, w kontekście wojny w, w Ukrainie. Ale jest też kilka innych, bardzo istotnych wątków. Po pierwsze, łańcuch dostaw. W, w wielu firm łańcuch dostaw został zaburzony i to to jest krótkofalowo, natomiast długofalowo skraca, w Europie skracają się łańcuchy dostaw. Mieliśmy, zaczęło się to już w czasie, czasie COVID-u, natomiast, natomiast ten e, wojna w Ukrainie jeszcze bardziej wzmocniła ten trend e, skracania łańcuchów dostaw, co jest dużą szansą dla, e, dla polskich firm, które będą dostaw, e, dostarczać swoje produkty i usługi do, e, do krajów Europy Zachodniej. I więc to jest jeden, myślę, motyw, ale jeszcze myślę, jest jeszcze e, jeden dość ważny związany z e, rynkiem pracy. Bo rzeczywiście jest ta głównie, jeśli dotyczy to Polski i zwłaszcza w niektórych obszarach. Wojna w Ukrainie spowodowała, że wielu pracowników, głównie mężczyzn, wróciło walczyć za, za swój kraj. Mamy co prawda przypływ uchodźców, natomiast. Po zakończeniu wojny myślę, że większość z nich wróci, również wrócą, czy tam zostaną mężczyźni, w związku z tym będzie jest problem związany i będzie problem związany z rynkiem pracy i odpowiednią ilość rąk do pracy, więc firmy muszą zacząć o tym myśleć i, i przygotowywać się choćby nawet poprzez e, automatyzację swoich, e, swoich procesów. Jeśli pozwolisz, to dodam jeszcze jeden, e, jeden wątek związany z surowcami, bo wspomniałem o łańcuchu dostaw, ale przede wszystkim w łańcuchu dostaw trzeba zwrócić uwagę na kwestie surowcowe i uzależnienie gospodarek i firm również z Polski od ropy, gazu, która, które pochodzą z, z terytorium Rosji. Wymienisz te takie trzy ważne czynniki, które mogą być takim trochę game changerem, zmieniając sytuację nie tylko w Polsce, ale też i w Europie i na świecie, i powiedziałeś troszeczkę o tych szansach dla Polski, że jedną z szans jest to zachwianie łańcucha dostaw, a co za tym idzie to jest szansa dla nas, że możemy my przejąć część tych operacji, które normalnie gdzieś tam szły przez nas, ale my z tego de facto nie korzystaliśmy. Co jeszcze może być taką szansą dla naszego rynku? Mhm. Jeszcze jedną szansą, którą widzę długoterminowo, to jest szansa już po zakończeniu wojny, wsparcia gospodarki ukraińskiej w, w odbudowie. Są olbrzymie zniszczenia infrastrukturalne, olbrzymie zniszczenia w zakresie biznesu, więc myślę, że już teraz, Polski biznes powinien zacząć strategicznie myśleć o tym, jak, jak może wesprzeć gospodarkę Ukrainy w, w odbudowie po wojnie. Już teraz wiemy, że olbrzymie strumienie finansowe, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej, ale też poszczególnych krajów, będą inwestowane w, w Ukrainie na, na odbudowę tego kraju. I myślę, że polski biznes będzie miał tutaj dużą rolę do, no, do odegrania i to będzie olbrzymia szansa rozwojowa gospodarcza, nie tylko dla Ukrainy, ale również. Nież dla, dla Polski. To, co powiedziałeś, to jest też szansa dla Ukrainy. Ale czy wy, jako osoby, które bezpośrednio zajmują się inwestycjami, też widzicie, że z perspektywy tutaj Warszawy możemy coś zrobić więcej dla Kijowa na przykład, tak? czy dla w ogóle dla całej Ukrainy w kwestiach inwestycyjnych? Czy boisz się z drugiej strony tego, co się może stać, albo może się stało chwilowo, czyli odpływu jednak tego kapitału gdzie indziej? Mhm. W, w tym momencie sytuacja wygląda w ten sposób, że inwestowanie w Ukrainie w tym momencie jest nie, nielogiczne, nie, niemożliwe do, do wykonania. To jest, to jest oczywiste. Natomiast Myślę, że warto tutaj docenić postawę biznesu poszczególnych firm w zakresie wsparcia, wsparcia zarówno uchodźców tutaj w Polsce, jak i, jak i wsparcia humanitarnego za granicą. Natomiast z perspektywy inwestorskiej, no oczywiście mamy, jesteśmy trochę w zawieszeniu, tak, no bo jednak, jednak decyzje takie większe inwestycyjne zostały w tym momencie trochę zamrożone i inwestorzy wyczekują tego, co, na, wyczekują na, na rozwój Wydarzeń. Jeśli chodzi o samą, samą Europę Środkową, jest to wyczekiwanie, natomiast rzeczywiście tutaj dużym gwarantem bezpieczeństwa jest zarówno obecność Polski w NATO, jak i w, w Unii Europejskiej. Natomiast z punktu widzenia takiego, takiego rozwojowego, jeszcze musimy poczekać kilka miesięcy na to, jak, jak zachowają się inwestorzy międzynarodowi, którzy jednak trochę z dalszej perspektywy obserwują tą sytuację i ich, ich postrzeganie. Tego, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne, jeśli chodzi o inwestowanie w Polsce, jest, nie jest tak dokładnie przeanalizowane, jak my tutaj jesteśmy w stanie przeanalizować, więc to jest duża też praca, i edukacja, praca po stronie polskich przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych inwestujących w Polsce, w Europie Środkowej, przekonywania inwestorów i tłumaczenia im, jak wygląda realnie sytuacja w naszym regionie. Czyli, że dzisiaj kapitał w Bukareszcie, w Warszawie czy w Berlinie jest tak samo bezpieczny jak w każdym innym miejscu, jeżeli mówimy tutaj o, powiedzmy, rynkach zachodnich? Uważam, że jest bezpieczny i to jest takie zadanie do wykonania, nazwę to tak, takim stwierdzeniem dyplomacji, dyplomacji ekonomicznej polskich inwestorów, polskiego biznesu, że jesteśmy bezpieczni, nadal ten region się rozwija. I, I zdecydowanie, jeśli ta jeśli wojna się zakończy, ten region będzie, będzie miał jeszcze większą szansę rozwoju? Dużo powiedzieliśmy sobie tutaj o szansach czy o zagrożeniach dotyczących rozwoju, rozwoju gospodarek, czy rozwoju inwestycji w naszym regionie, ale czy ta sytuacja, która jest dzisiaj mimo wszystko nie zmieni tych procesów transformacyjnych, które się dzisiaj Odbywają w Polsce i w Europie, czyli dostosowania gospodarek do tego nowego Zielonego ładu powiem tak, że wojna nie wstrzymała kryzysu klimatycznego, który mamy. Absolutnie, absolutnie nie, cały czas skutki zmian klimatu nas dotykają i ten duży trend związany z Transformacją gospodarek w kierunku nisko, nisk, niskiej, wysokiej efektywności energetycznej, osiągnięcia zeroemisyjności, tak, osiągnięcia tak? zeroemisyjności ale, ale też właśnie zmniejszenia rzeczy, zmniejszenia, redukcji emisji. To jest trend, który nie, nie tyle zostanie utrzymany, co nawet zostanie znacznie przyspieszony. I to wynika nie tylko z, ze zmian klimatu, ale też to wynika z właśnie. Przeanalizowanie źródeł, no bo źródłem zmian klimatu są paliwa kopalne, tak, i emisje, które z paliw kopalnych mamy. W związku z tym, że zostały przerwane łańcuchy dostaw czy, czy ograniczone i łańcuchy dostaw w zakresie paliw kopalnych głównie z Rosji, czyli gazu i, i, i ropy naftowej, tak, to, to uniezależnienie się od paliw kopalnych. Teraz będzie miało nie tylko wymiar ekologiczny, ale wymiar takiej taki politycznej i bezpieczeństwa biznesu. W związku z tym te procesy nie tylko zwolnią, ale bardzo mocno przyspieszą i ci, którzy zauważyli te procesy wcześniej i zaczęli się uniezależniać od paliw kopalnych, zainwestowali w odnawialne źródła energii, w tym momencie wygrywają, dlatego, że. To, co widzimy, ceny gazu, energii będą rosły, łańcuch dostaw jest niestabilny. W związku z tym musimy szukać nowych e, źródeł energii i te procesy, które się rozpoczęły, będą znacznie, znacznie przyspieszone. teraz <laughs> rozmawialiśmy sobie troszeczkę z takiej perspektywy państw, rządów, gospodarek. Natomiast schodząc już na poziom e, lokalnej firmy, tak, czy firm, którymi Wy się zajmujecie, na ile ważne jest to dostosowanie e, ich ich produkcji tak? do tego, co się dzieje dzisiaj w związku z tym Zielonym Ładem, który na ile to dzisiaj będzie tym takim najważniejszym czynnikiem zmiany? To będzie zdecydowanie czynnikiem przewagi konkurencyjnej. My jako Abris zauważyliśmy ten trend kilka lat temu i wprowadziliśmy do naszej strategii inwestycyjnej elementy klimatyczne, Ogłosiliśmy manifest klimatyczny, którego jednym z głównych punktów jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2025 roku. Co to znaczy? To znaczy, że w zakresie pierwszym emisji, czyli emisji, które są wytwarzane w zakresie produkcji naszych spółek portfelowych, oraz w zakresie drugim, czyli emisji, które są wytwarzane przy dostarczaniu energii do wykorzystywanej w, w, w produkcji. Chcemy, aby, i mamy plan, który realizujemy, aby emisje czy, czy bilans, bilans emisyjny był na poziomie neutralnym. I to jest, to jest taki, taki kluczowy, kluczowy cel, który sobie postawiliśmy. I co to oznacza? Bo realizacja tego celu oznacza bardzo konkretne działania. Po pierwsze, działania związane z poprawą efektywności energetycznej samych procesów produkcji, czyli zainwestowanie w nowe procesy technologiczne, czyli zainwestowanie w produkty i usługi, które wspierają ten, ten, ten proces, czyli wprowadzenie działań, które mają zmniejszyć zużycie energii w, w, trakcie, w, w trakcie działalności operacyjnej, więc to jest Pierwszy duży, duży cel. Drugi duży cel to jest wykorzystywanie tak dużo zielonej energii, czyli energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, jak tylko jest to możliwe. I trzeci cel to jest próba zakupu czy, czy właśnie zaopatrzenia się naszych spółek portfelowych w, w zieloną energię. Co... Nie jest tak bardzo oczywiste i tak bardzo łatwe w Polsce, natomiast myślę, że właśnie ten, to przyspieszenie trendu związanego z rozwojem odnawialnych źródeł energii, pomoże, pomoże nam w realizacji tego celu. Więc to są bardzo konkretne działania. I to, co jest ważne, biorąc pod uwagę również wzrost cen energii, choćby nawet, to te firmy, które wcześniej zainwestowały w efektywnie energetycznie procesy, teraz wygrywają, mają mniejsze koszty energetyczne, w związku z tym marża produktów może być wyższa. Czyli patrząc na spółki portfelowe, które macie, nie patrzycie tylko i wyłącznie na to, co wy produkujecie, ale też patrzycie na to, kto jest w waszym łańcuchu dostaw, czyli kto wam dostarcza energię, jaka ta energia jest, jacy poddostawcy, w jaki sposób jeszcze dostarczają nam, czy te rzeczy, które my dostajemy, też starają się być zeroemisyjne, i potem dopiero jest ten klient końcowy, gdzie wy do coś dostarczacie już z produkcji własnego biznesu. Myślę, że te procesy idą równolegle, bo z jednej strony rzeczywiście to, o czym wspomniałeś, czyli ten cały łańcuch dostaw, głównie łańcuch zaopatrzenia w energię, to jest, to jest jeden punkt, natomiast z drugiej strony my widzimy bardzo wyraźnie oczekiwanie klientów, naszych spółek portfelowych, na dostarczanie im rozwiązań, które są niskoemisyjne, które są biodegradowalne, które spełniają najwyższe, najwyższe standardy, standardy w zakresie dostosowania do zmian, zarówno tych, Fizycznych, jak i tych transformacyjnych związanych ze zmianami klimatu. I tu mówimy o nowych produktach. Tu mówimy o danych związanych z, z emisyjnością. Tu mówimy o kwestiach związanych z oczekiwaniami również nie tylko klientów biznesowych, ale, ale klientów B2C, którzy, którzy widzą, dostrzegają te zmiany klimatyczne i dostrzegają też wysiłek biznesu po to, aby z tymi zmianami walczyć. Plus kwestie finansowe. Dzisiaj nie dostaniesz finansowania na dany zakup chociażby spółki, jeżeli nie będziesz spełniał pewnych kryteriów. Także to też działa w drugą stronę. Tak, to jest, to jest rzeczywiście istotne i tutaj dotknąłeś bardzo ważnego wątku i tutaj myślę, że warto z, wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, takie trendy w zakresie finansowania. Coraz więcej e, widzimy produktów kredytowych, których marża jest uzależniona od wskaźników ESG, głównie wskaźników emisyjnych. Rzeczywiście w rozmowach z bankiem coraz częściej pojawiają się te tematy, Związane z emisyjnością, banki mówią: dobrze, tutaj jeśli będziecie osiągać cele ESG, które sobie wyznaczymy, przede wszystkim stawiają akcent na cele klimatyczne, wtedy marża kredytu będzie, będzie mniejsza i to jest jak pierwszy trend, i to jest zapisane w, w politykach kredytowych banków, coraz częściej się z tym spotykamy, ale druga niezwykle ważna, e, ważny trend i myślę, że to jest rewolucja na, na rynku inwestycyjnym, to jest e, dyrektywa. SFDR, która dotyczy produktów inwestycyjnych, podmiotów, podmiotów zajmujących się działalnością inwestycyjną. Co mówi ta dyrektywa? Ta dyrektywa mówi, że po pierwsze, każdy produkt inwestycyjny będzie musiał być oceniony z punktu widzenia ESG. Każdy. Więc to jest tak naprawdę rewolucja. Więc inwestorzy, Instytucje finansowe będą musiały się nauczyć, produkty, oceniać produkty inwestycyjne z punktu widzenia ESG i co więcej, będą musiały informować swoich klientów przed zakupem danego produktu inwestycyjnego, jaki jest negatywny wpływ na zrównoważony rozwój. Ale, żeby to zrobić, żeby powiedzieć, jaki może być potencjalny negatywny wpływ tego produktu inwestycyjnego na zrównoważony rozwój, będą musiały zebrać te dane od. Podmiotów, które zainwestowały, czyli m.in. od spółek. W związku z tym rusza cała maszyna zbierania danych, raportowania danych, nie tylko na poziomie instytucji finansowych, ale również na poziomie całego rynku, bo te dane będą być zbierane od, od spółek, które, czy, czy od, od podmiotów, które, w które, na bazie których dany, dany produkt inwestycyjny został, został zbudowany. Więc tak naprawdę jesteśmy już na progu takiej, takiej rewolucji ESG i będą musiały się przygotować do tego zarówno, już się przygotowują banki, duże instytucje finansowe, instytucje typu fundusze private equity, jak, jak my jesteśmy, czyli Abris Capital Partners i my już wdrożyliśmy odpowiednie mechanizmy zbierania, raportowania, oceny naszych przyszłych oraz obecnych, Spółek na, na zrównoważony rozwój. No i chciałem się zapytać, czy to się opłaca, bo na razie powiedzieliśmy o dużych kosztach, powiedzmy sobie, transformacji, dojścia do tego, żeby to raportowanie, ten cały, powiedzmy sobie, łańcuch tych powiązań pomiędzy tymi podmiotami tak działał, żeby finalny produkt był zeroemisyjny. Ale też dotknąć jednej kwestii, której nie omówiliśmy, to jest tak zwana niesprzedawalność spółek. Czyli co to oznacza, że kiedy spółka już dziś, chociaż dzisiaj dobrze performuje, ma szansę teoretycznie na rozwój na rynku, ale jednak w perspektywie Dwóch, trzech, pięciu lat w tym horyzoncie licznym będzie niesprzedawalna. Mm -hmm. Tak, e, rzeczywiście to jest dość istotne. I tutaj, mm, jeśli mówimy o niesprzedawalności spółek, to bardzo prostym przykładem e, są spółki, które zajmują się produkcją opakowań plastikowych. E, w na poziomie Unii Europejskiej wprowadzane są rozwiązania prawne, które mają zmniejszyć ilość wykorzystywanego plastiku w opakowaniach. W związku z tym, jeśli te spółki nie dostosują się do tych zmian, jeśli również. Podmioty czy firmy dostarczające produkt na, produkty na rynek w opakowaniach plastikowych nie dostosują się do tych zmian regulacyjnych, to nawet jeśli teraz performują bardzo dobrze, nie będą, nie będą sprzedawalne, dlatego że inwestorzy, którzy kupują te spółki, myślą o zysku w przyszłości i, i, i patrzą na to ryzyko. Tak zwanej e, zmian klim, e, ryzyka transformacyjne zmian, zmian klimatu w, w kategoriach bardzo mocno finansowych. W związku z tym nie będą w stanie sprzedać te, tych spółek, albo te spółki po prostu nie, do, nie będą w stanie dostarczać wartości do swoich klientów, nie dostosowawszy się wcześniej do, e, do zmian, e, do, do zmian regulacji O jakim horyzoncie czasowym tutaj mówimy? Myślę, że mówimy o szybszym niż nam się wydaje horyzoncie czasowym. Niektó dla niektórych branż to jest już pewnie kwestia kolejnych. 3-5 lat, dla, dla innych branż jest to, jest to kwestia 70 lat. Mówimy choćby nawet tutaj o branży motoryzacyjnej, która się zmienia w sposób, w sposób absolutnie dynamiczny. Mówimy o, o branży opakowaniowej, mówimy o branży szeroko pojętej logistycznej, więc to są te, te branże, których, w których trzeba będzie właśnie zwrócić większą uwagę na kwestie, kwestie klimatyczne. Dużo sobie powiedzieliśmy też o sytuacji geopolitycznej i to jest tak, że jak historia przyspiesza, to przyspiesza w galopującym tempie. A tutaj powiedziałeś, że jak gospodarka przyspiesza, no to to jest już ponad świetną chyba wrzuciliśmy dzisiaj prędkość, dlatego że to, co mówisz te zmiany 3-5 lat, to jest bardzo, bardzo taki krótki horyzont, jeżeli tutaj myślimy w ogóle o biznesach, które były tworzone przez. Dziesiątki lat, praktycznie, tak, w niezmienionej formie. A dzisiaj to mówi, że za dekadę będziemy totalnie w innej rzeczywistości gospodarczej. Tak i, na, jak, i jak popatrzymy na przykład na, na wyceny spółek, które wprowadzają ten taki do do ekonomii w zakresie właśnie źródeł energii, w zakresie pochłaniania emisji CO2, w zakresie dostarczania produktów, które są biodegradowalne, to wycena tych spółek. Które odpowiadają na te zmiany, jest dużo, dużo większa niż wycena biznesów tradycyjnych. I te biznesy tradycyjne, jeśli się w miarę szybko nie przeobrażą w bardziej nowoczesne i dostosują się do tych zmian, po prostu ich za chwilę nie będzie na rynku. Więc zdecydowanie, zdecydowanie tak. Na to, na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast, żeby, żeby to zrobić, to trzeba bardzo rzetelnie przeanalizować strategię biznesową e, spółek, przeanalizować kontekst nie tylko geopolityczny, nie, nie tylko na poziomie makroekonomii, ale również regulacyjny, e, i w ten sposób e, w ten sposób próbować z, zmieniać modele biznesowe. I na koniec e, chciałem zadać takie ostatnie pytanie. Też w kontekście tej całej sytuacji, która jest z nami już od, od prawie miesiąca, czy w ogóle dzisiaj odejście od ASG jest możliwe? Czy te procesy transformacyjne, które rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, dążące do zeroemisyjności, czy w ogóle dzisiaj świat jest w stanie zaprzestać się chociażby dlatego, że mamy konflikt zbrojny? Ja mam nadzieję, że wkrótce nie będziemy musieli mówić o ASG, jako czymś oddzielnym od strategii biznesowej, tylko po prostu te czynniki będą wdrożone w strategię biznesową. I to będzie normalny, standardowy element analizy biznesowej. Ryzyka klimatyczne, ryzyka HR-owe, ryzyka w łańcuchu dostaw, ryzyka środowiskowe, ryzyka związane z ładem korporacyjnym będą zintegrowane w raportach spółek. Nazywamy to raportami zintegrowanymi, czyli. W raporcie będziemy już mieć nie tylko takie dane, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jak, jak przychód, dochód, EBITDA i tak dalej, ale będą również wskaźniki ESG, które będą zintegrowane z tymi, z tymi czynnikami i w ten spo, do tego się dąży. Do tego również się dąży na poziomie regulacyjnym, czyli jeśli mówimy o taksonomii, zielonej taksonomii, czy mówimy o o nowych regulacjach, tak zwanej dyrektywie CSRD, która będzie wymagać od spółek giełdowych oraz dużych pozagiełdowych raportowania czynników zrównoważonego rozwoju, to dąży się do tego właśnie, żeby pokazywać ESG na poziomie OPEX-u, na poziomie przychodów, na poziomie CAPEX-u, więc. Do tego, do tego generalnie dąży, dąży dzisiejszy świat i dzisiejsza ekonomia. Także mam nadzieję, że, że za kilka lat nie będziemy rozmawiać o ESG jako temacie nieoczywistym i temacie oddzielonym od strategii biznesowych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dr Robert Sroka z Abis Capital Partners. Dziękuję bardzo.